Cześć, z tej strony Michał, motywacjablog.pl. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali na temat tego, dlaczego ludzie nie są w stanie płacić za wiedzę. Pomysł na temat podsunął mi się sam tak naprawdę po rozmowie z Tomkiem na temat ankiety, którą wysłał do użytkowników swojego forum. Mianowicie Tomek rozesłał taką ankietę do każdego z użytkowników, gdzie zadał kilka pytań. Jedno z tych pytań właśnie brzmiało: czy jesteś w stanie płacić za wiedzę? I bodajże już patrzę. Tak, 69% ludzi jest w stanie płacić za wiedzę, a 31% jest w stanie korzystać tylko z darmowych źródeł. Ok, teraz chciałbym, żebyśmy porozmawiali na ten temat. Czy wiedza darmowa tak naprawdę jest wartościowa? No, można by się było zastanowić, ponieważ wiedza darmowa oznacza to, że jest to wiedza powszechna. Każdy ma do niej dostęp. Niezależnie kim jesteś, niezależnie ile masz lat, możesz mieć dostęp do tej wiedzy pod warunkiem, że masz dostęp do internetu czy do jakichś tam książek. Nie twierdzę, że to jest złe, aczkolwiek no, taka wiedza nie musi być jakaś wielce wartościowa z racji tego, że po prostu jest powszechna. Dalej. Co ciekawe, w tej ankiecie 3/4 ludzi zadeklarowało, że nie ma namacalnych efektów w relacjach z kobietami, co może świadczyć o tym, że ludzie siedzą na forum i tak naprawdę nic nie robią ze swoim życiem. Jest to ciekawe, ponieważ prawie wszyscy chcieliby porady eksperta, czyli chcieliby uzyskać porady, co mają ze sobą zrobić, jak mają poprawić swoje życie, jak mają poprawić swoje relacje z kobietami. Ale na ironię tylko 69% jest w stanie za to zapłacić. No i teraz nasuwa się pytanie, czy jeżeli idziesz do prawnika, czy jeżeli idziesz do dentysty, lekarza, czy księgowego, czy taka osoba udzieli ci takiej fachowej porady za darmo? No niestety śmiem twierdzić, że nie, ponieważ nie po to lekarz, nie po to prawnik ani księgowy uczyli się tyle lat, nie po to znają wszystkie paragrafy i wszystkie jakieś tam wytyczne na pamięć, tylko po to, żeby później ludziom udzielać wiedzy za darmo. No niestety tak to nie działa. Na tym polega nasza gospodarka, że każdy sprzedając swoją wiedzę, czy jakąś usługę, czy jakiś produkt po prostu na tym zarabia, tak? I dziwi mnie to, że większość ludzi oczekuje porady czy to Tomka, czy jakiegokolwiek innej osoby, która jest po prostu kompetentna w sprawach z relacji z kobietami, za darmo. No chyba tak to nie działa. Po drugie, zastanów się, czy jeżeli... Okej, inaczej. Powiedzmy, że korzystasz ze źródeł, które są płatne, ale za nie nie płacisz. Co to jest? To się nazywa ładnie piractwo komputerowe, tak? Aczkolwiek jest to okradanie innych. To jest nic innego jak przywłaszczenie sobie mienia intelektualnego. To jest nic innego jak okradzenie drugiej osoby z wyników, z owoców jej pracy. Ponieważ to, żeby napisać książkę, czy żeby wymyśleć coś swojego, żeby do czegoś dojść, to jest naprawdę nie lada wyzwanie. I każdy, kto chociażby napisał jakąkolwiek książkę, czy stworzył jakiś swój produkt, na pewno może się ze mną zgodzić. Dalej. Kupowanie od innych książki to jest po prostu nakręcanie gospodarki i ja nie widzę w tym nic złego. Czy wyobrażasz sobie lekarzy, wyobrażasz sobie ich zawód, gdyby nie zarabiali tak dużo? Wyobrażasz to sobie? Bo ja nie. Ja bym szczerze powiedziawszy bał się iść do takiego lekarza, ponieważ zapewne udzieliłby mi tylko porady takiej, którą mógłbym przeczytać w pierwszej lepszej książce. Na pewno by mnie nie zbadał, na pewno by nie przyjrzał się moim wynikom dokładnie, gdybym po prostu mu nie zapłacił. No nie oszukujmy się, takie są fakty. Wróćmy jeszcze do czasów szkolnych, czy w momencie, nie wiem, czy chodziłeś kiedyś na angielski, niemiecki, czy jakikolwiek inny język, czy jakikolwiek inny kurs, czy był to kurs grania na pianinie, czy gitarze, ale za to się po prostu płaci. Idziesz do szkoły, płacisz za to komuś, że ktoś sprzedaje fachową wiedzę dokładnie tobie i że ktoś motywuje cię do tego, żebyś się uczył. I tak to po prostu działa. Płacisz i masz. Dalej. Jeżeli nie inwestujesz tak naprawdę pieniędzy w swoją wiedzę, to nie jest to dla ciebie wartościowe. W momencie, kiedy wydasz przykładowo 100 zł na jakąś książkę, gwarantuję ci, że ją przeczytasz. Dlaczego? Ponieważ sam na te 100 zł bardzo ciężko zapracowałeś i te 100 zł wiesz, że mógłbyś w inny sposób wydać, ale że już skoro kupiłeś książkę, to na pewno ją przeczytasz.
A co się dzieje ze ściągniętym e-bookiem, który był tam gdzieś za darmo? No okej, rzucamy go na dysk i kiedyś go przeczytamy, aczkolwiek kiedyś to dzień, który nie nadejdzie tak naprawdę nigdy. Dalej, czy przykładowo, jeżeli mamy produkt za 30 zł, to co to jest 30 zł? To jest 3 paczki papierosów, butelka wódki, czy może 10 piw? I teraz pytanie, czy 3 paczki papierosów, czy butelka wódki, czy 10 piw może zmienić Twoje życie? Czy jak się nad tym głębiej zastanowisz, czy takie rozdysponowanie pieniędzy może w jakiś sposób coś zmienić w Twoim życiu? No chyba niekoniecznie. A czy jedna książka może zmienić Twoje życie? Tak. Pod warunkiem, że weźmiesz to, co w niej napisano, do serca. Dalej. Ludzie bardzo mylą pojęcia, mianowicie wydane pieniądze na siebie to nie jest wydatek. To jest inwestycja. Ja przynajmniej tak to pojmuję, ponieważ każdą złotówkę, którą inwestuję w siebie, wierzę, że z tej złotówki kiedyś powstanie 10 zł. Być może nie powstanie to ekwiwalent pieniężny, ale być może coś w moim życiu się zmieni, coś się poprawi. Jeżeli kupuję książkę przykładowo do nauki angielskiego za 100 zł, to ja wierzę, że te wydane 100 zł jest tak naprawdę tylko zalążkiem do tego, żeby kiedyś z mojej wiedzy powstało przykładowo 1000 zł, bo być może kiedyś stworzę taki produkt, który po prostu pozwoli mi te pieniądze zarobić, albo po prostu podniosę swoje kompetencje i pójdę do pracy, gdzie będą wymagali języka w stopniu zaawansowanym. Więc dziwi mnie, że ludzie mylą pojęcie wydatku. Dla mnie to nie jest wydatek, dla mnie to jest inwestycja i uważam, że dla ciebie też powinieneś na to w ten sposób patrzeć. I teraz zastanówcie się. Nie zamierzam tutaj nikogo nawoływać do tego, żeby kupował jakiekolwiek produkty. To jest wasza indywidualna sprawa. Ale pomyśl sobie, czy inteligentny człowiek, czy człowiek ambitny, który chce się rozwijać, a wierzę, że wszyscy, którzy, do których ta ankieta Tomka trafiła, chcą się rozwijać, chcą poprawić swoje relacje z kobietami, czy tacy ludzie jak wy wydadzą te 30 zł na to, żeby kupić sobie 3 paczki papierosów, czy może kupią wartościowy produkt, który zmieni ich życie. Aczkolwiek to wszystko zależy też od was. W jaki sposób chcecie do tego podejść, czy wykupicie ten produkt i nic i będzie leżał na dysku, kiedyś dam do przeczytania, czy też od razu weźmiecie się do tego, żeby po prostu już dzisiaj, już teraz zmienić swoje życie. Dlatego warto, żeby każdy z was to jeszcze przemyślał, czy 30 zł, 50 czy 100 zł to jest tak naprawdę dużo. Wydaje mi się, że nie, ponieważ każde pieniądze, które inwestujesz w siebie, kiedyś się zwrócą i tego możesz być pewien. Dzięki bardzo, do usłyszenia, cześć.